Czy kraje wchodzące w skład BRICS stworzą swoją nową wspólną walutę, a w tych krajach jest też Rosja? Czy to koniec dominacji dolara, euro? Może nie na świecie, tak, no bo Euro nie dominuje na świecie, ale w Europie, ale dominacji tych walut w ogóle po prostu w konkretnych strefach tutaj geograficznych. No właśnie, co tak naprawdę niesie za sobą BRICS? No bo Kowalski powie, co mnie to interesuje? Żyję, mieszkam w Polsce. Płacu, płacę po prostu tej podatki, zarabiam w złotówkach, no właśnie, ale czy rzeczywiście BRICS na nas nie będzie mieć żadnego wpływu? No właśnie, dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, bo jest to nieprawdopodobne zagrożenie, niebezpieczeństwo. To też jest po prostu jeden z elementów tak naprawdę wojny tutaj o Rosji, wojny ekonomicznej, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a, na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No ale po kolei zacznijmy po prostu wszystko mówić, no bo ktoś powie nowa waluta, jaka waluta, może to będzie kryptowaluta, co to jest ten BRICS, nie wiem, nie interesuje się, nie wiem, co to są za państwa. No więc tak, BRICS to jest inaczej w skrócie, tak, skrót po prostu od pierwszych liter państw, to jest Brazylia, Rosja, India, Chiny, no o 2000 2011 roku jest to też po prostu RPA, czyli Republika Południowej Afryki. No i tak mamy Unię Europejską w Europie. Tak jest właśnie ten BRICS, który no nie jest taką Unią, tak jakby po prostu, może Unią kilku państw, można by powiedzieć w ten sposób. Skrzyknęli się, bo wiedzą, że po prostu w grupie mogą więcej, są silniejsi. No i teraz istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ co chwilę pojawiają się informacje na temat tego, że powstanie wspólna waluta dla tych państw, które są w BRICS-ie. Tak? To byłaby nowa waluta. No i tutaj znaczy tak, pojawiają się plotki, że może to być waluta, może to być po prostu kryptowaluta, natomiast ja wydaje mi się, że raczej nie po prostu, tak, no bo jeżeli to miałoby być, chyba że to będzie po prostu oprócz tych walut, które funkcjonują w tych państwach, tak, e, jeszcze po prostu inna waluta, tak, czyli na przykład nie wiem, jakby było w Polsce, mamy złotówki, a jeszcze byłoby na przykład tolerowane byłoby euro, na, na równi byłoby traktowane w sklepach, no to chyba taka sytuacja, bo nie wydaje mi się, żeby te państwa przyszły, przeszły od razu na kryptowalutę. Tak, no, bo ludzie muszą mieć po prostu po zakupy, zapłacić kryptowaluta jest fajna i tak dalej. Być może też po prostu byłaby możliwość płacenia nią i tak dalej, no ale musi to być po prostu tak namacalny pieniądz. Natomiast, no jest to ciekawa sprawa, no tutaj oczywiście pojawiła się informacja w mediach, że wysoko postawiony urzędnik rosyjski mówi o tym, że państwa BRICS pracują na tym, żeby prowadzić taką walutę. No wiadomo, Rosja wszystko powie, tak, co dla nich jest na, kor na korzyść, tak. No i teraz tak, jak jest wojna Rosja kontra Ukraina, oczywiście ja potępiam to, co robi Rosja, no to poszczególne państwa, czy wiele państw na świecie izoluje się, jeśli chodzi o Rosję, nie współpracuje gospodarczo-ekonomicznie z Rosją, a też po prostu w inny sposób, no i ich waluta traci na Wartości. Natomiast stworzenie takiego paktu i stworzenie praktycznie takiej waluty w tym pakcie powoduje, że ta waluta, no, inne państwa, tak na przykład Europa, musiały brać po pod uwagę właśnie ten BRICS, tak? e czyli tutaj rzeczywiście byłoby to jakieś po prostu dźwignia dla ratowania gospodarki rosyjskiej. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, tak? no, te państwa, które by do tego przystąpiły, Brazylia, czy Chiny, e czy Republika Południowej Afryki, oni nie przystąpią do tego, że to jest na korzyść dla Rosji, tak, bo oni to, z tego też muszą mieć korzyść, tak. Natomiast tak, no więc opcje są dwie moim zdaniem. Pierwsza opcja jest taka, że ta nowa waluta byłaby to kryptowaluta, która by funkcjonowała pomiędzy tymi po prostu kilkoma państwami i byłaby ona respektowana na całym świecie, bo gdyby na przykład jedno z tych państw to wprowadziło, to reszta by świata mogła po prostu to zbojkotować po to, żeby mieć silniejszy głos, bo oni wtedy powiedzą, tak, ale zobaczcie, ta kryptowaluta, ta nowa waluta w BRICS-ie obowiązuje nie tylko w Chinach, obowiązuje też w Rosji, obowiązuje też w RPA. Ok, z Rosją nie robicie interesów, ale robicie interesy tutaj z, z po prostu tej Chinami, z RPA, tak? Czy z Brazylią. Albo druga kwestia jest taka, że po prostu całkowicie wycofają swoje waluty i wprowadzą jedną walutę dla tych praktycznie, e, dla tych po prostu państw, tak, no, no dobrą sprawę, mocarstw, tak, chociaż, no, Brazylia aż takim mocarstwem nie jest, no, ale też jest dużym państwem, tak, ale no, no, RPA, natomiast, tak, czy oni by stworzyli jedną wspólną walutę, tak, na przykład Chiny i Rosja, no, Chińczycy po prostu patrzą na swoją walutę na jena, tak, chińskiego jena i oni by woleli po prostu, tak, swój, swoją walutą dokonywać ekspansji, a po co mieliby się godzić na to, żeby właśnie tutaj wprowadzać walutę, czyli na przykład ewentualne problemy, jeśli chodzi o Rosję, wpłynęłyby na walutę po prostu, tak, która która by funkcjonowała w roz, w, w, w też w Chinach, tak? No więc moim zdaniem bardziej to byłaby kwestia, że druga powstałaby waluta, która byłaby na równi traktowana. Być może mogłaby to być po prostu kryptowaluta. Tylko ktoś powie w ten sposób, tak? No ale no dobrze, no to przecież państwa nie muszą się na to godzić, no ale może być taka sytuacja, że wewnątrz tych państw, tak, te państwa po prostu będą operować swoimi walutami. Czyli na przykład, tak, podam przykład, tak, mamy Polskę, załóżmy mamy Polskę i mamy złotówki i euro. Czyli tak, na przykład w Polsce mamy pensję w złotówkach, ale na przykład przy transakcjach międzynarodowych, czy na przykład jak pieniądze mają przyjść z Unii Europejskiej do Polski, to mają przyjść w euro, czy na przykład jak Polska coś sprzedaje, to ma przyjść po prostu to w euro. No, i teraz jest inna ciekawa sytuacja, tak? By się pojawiła. Tak samo tutaj może być tak, że ten, ta, ta kryptowaluta, ta, ta nowa waluta, tak, byłaby do rozliczeń międzynarodowych, a wewnątrz tych państw oni by mieli swoje praktycznie waluty, tak? No i na przykład oni by mówili: no tak, ale wy chcecie na przykład coś kupić z Brazylii, tak? Chcecie kupić na przykład tutaj owoce i potem się do Europy, musicie się rozliczać w tym, w tej nowej walucie, w tym BRICS-ie. No i wtedy państwa są praktycznie w kropce, bo tak? Na przykład teraz nie chcą po prostu tak Prowadzić interesów z Rosją i słusznie, e, i tam po prostu tak e, tutaj w ich walucie się rozliczać. No a oni tam szantażują, tak, za ten gaz, że po prostu chcą przyjmować te rozliczenia, tylko po prostu w ich walucie. No to e, Europa mówiła, że oni, tak, jeszcze na niektóre państwa kupują ten gaz, no to w euro, tak, ale no chyba Słowacja czy Słowenia się praktycznie ugięła, no bo muszą po prostu kupować walucie rosyjskie, bo są w 90% zależnieni od dostaw z Rosji. No ale, no wiadomo, no niektóre sytuacje są podbramkowe, tak. Miem nadzieję i pewnie pracują nad tym, żeby się uniezależni od tych dostaw z Rosji. Rosji. Natomiast to może mieć wpływ na nas tutaj w Polsce, bo przecież wszystko, co mamy, znaczy wszystko, 90% produktów, które mamy, jak popatrzycie na siebie, tak, w co jesteście ubrani, gdzie siedzicie, czy leżycie po prostu telefon, czy komputer, z którego teraz korzystacie, laptop, czy monitor, czy telewizor, no to Made in China, Made in China. I się okaże, że na przykład będą rozliczenia w w tej nowej walucie, w tym kryptowalucie, tak? To może wpłynąć później na przykład na kursy tej waluty, no bo oni na przykład będą tak, no ich waluta krajowa, jen chiński na przykład, o, stabilny, nie ma dużych ryzyk, ale na przykład tak, jak z Chin kupują po prostu coś na przykład Polacy, czy na przykład producenci, czy na przykład handlarze w Polsce, no to oni na przykład będą się rozliczać w tej nowej kryptowalucie. I ten na przykład, ta kryptowaluta, ten nowy BRICS umownie, tak, załóżmy, jak, nie wiadomo jak się nazywało, no, to na przykład jednego dnia kosztuje 5 zł, a następnego 15 zł. No, to przełożenie masz takie, że na przykład kupujesz po prostu coś do domu, tak? Jak, Jakiś po prostu rzecz, która była produkowana w Chinach jednego dnia to kosztuje 100 zł, a następnego po prostu kosztuje 500 zł na skutek po prostu yy, tak w kwestii jakby różnicy kursowej. No i to jest wtedy przerażająca sprawa, tak? No bo o ile ok, tam jakieś koszulki, jakieś rzeczy drobne, to można produkować w Polsce, no ale na przykład mamy lekarstwa, substancje czynne, które produkowane są w Chinach. No i wyobraźcie sobie, że kupujecie teraz lekarstwo dla siebie, na przykład za 500 zł miesięcznie, tak? Różne lekarstwa, no bardzo drogo. I to już jest bardzo drogo. I na przykład e, oni się rozliczają, tak, bo ta substancja czyna jest z Chin. I na przykład w, po, potrzebują ją ściągnąć do Europy. I w Europie ta substancja e, e, czyna po prostu kosztuje kilka razy więcej, bo Chiny na przykład każą rozliczać się w tej nowej kryptowalucie. Także ma to bezpośrednie przełożenie, jak pójdziemy do sklepu, tak, e, czy pójdziemy do apteki. Ma to po prostu bezpośrednie przełożenie, bo Europa jest w dużym stopniu uzależniona od właśnie e, tutaj, e, no Chin, tak. Natomiast no, to nie tylko Chiny, no bo tak powiedziano. BRICS st st stworzy Brazylia, e, no, Rosja, Indie, Chiny, RPA. E, no, kawę, skąd mamy kawę, tak? No, kawa po prostu przyjeżdża z różnych rejonów świata, ale no, no, w dużym stopniu też po prostu przyjeżdża z Brazylii. No, czyli każdy z nas to odczuje, tak? Pójdzie sobie po prostu popyszną kawę kupić, a tu się okaże, że cena tej kawy po prostu wzrośnie o 300%. Już teraz są wysokie ceny tej kawy przez inflację i inne ceny, po prostu wzrost cen. No, tu się okaże, że jeszcze po prostu bardziej ta cena wzrośnie. Także to rzeczywiście um, tutaj ma wpływ. Pytanie czy to też jest takie czy rzeczywiście te państwa się dogadają z, w sprawie tej po prostu wspólnej waluty. No i też może być taka sytuacja, że na początku świat będzie machał na to ręką, tak? Powiem co to tam jakaś waluta niepoważna i tak dalej, tak na Bitcoina, tak? E, no a potem się okaże, no tak, ale oni każą się z nami rozliczać w tej po prostu walucie. To nie są jaja, bo ta waluta rzeczywiście funkcjonuje w jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, pół roku, rok czasu i tak dalej. No i zobaczą rzeczywiście po prostu coś tutaj jest na rzeczy, tak? No, tak samo pamiętam, jak było z YouTube'em. Na początku YouTube to były śmieszne filmiki, tam po prostu ktoś się pośliznął, tak? Ktoś po prostu szedł tam, e, tak? E, spadł jakiś śnieg i tak dalej. E, oczywiście, no, żeby nikomuś nic nie stało, tak? Ale mówię, no ogólnie takie śmieszne filmiki, jakieś wygłupy w szkole i to. Natomiast potem okazało się, że po prostu zaczęły wchodzić po pewne po, poważne stacje telewizyjne, tak? Dzisiaj praktycznie każda stacja telewizyjna, swój kanał na YouTubie, ma e, stacje radiowe i tak dalej, tak? Są po, po Profesjonalne kanały, które nagrywają w studia, ludzie po prostu ludzie z tego żyją, i tak dalej. No i okazało się, że tak, to co na początku było ignorowane, machali na to praktycznie ręką. Dzisiaj to jest po prostu normalna gałąź, normalny po prostu biznes, tak jak ktoś po prostu włącza telewizor, ogląda sobie po prostu programy w telewizji. Tak samo dzisiaj ktoś włącza YouTube i ogląda te pozycje, które go interesuje. Ktoś ogląda sobie piłkę nożną, inne filmy przyrodnicze, inne na przykład nie wiem, samochody, jest mechanikiem, interesują go po prostu. Tak samo tutaj może się okazać, że ta waluta na początku będzie ona, tak, ignorowana przez państwa, bo to się okaże, że będą się po prostu te państwa i to moje zdanie jest niebezpieczeństwo, jeżeli właśnie będą dwie waluty, tak, I jedna waluta w tych rodzimych krajach i druga waluta właśnie kryptowaluta do rozliczeń międzynarodowych, bo jakby była tylko jedna waluta wspólna dla tych państw, tak, no to wtedy oni muszą po prostu patrzeć, żeby nie było ryzyka kursu, tak? ale jak będzie właśnie taka waluta do rozliczeń międzynarodowych, no to dzisiaj może być kurs 5 zł, jutro 50 zł, tak, nikt tego nie będzie kontrolował tak naprawdę umocowania nie wiadomo jakie będą, no bo które państwo będzie gwarantowało po prostu, więc Tutaj jest bardzo duże niebezpieczeństwo, a oczywiście na tym dorobią się państwa, tak? Czy na przykład Brazylia, czy na przykład tutaj um, Chiny, tak? Rosja też na tym przecież mocno skorzysta. No, tylko pytanie też jest takie: no to, czy rzeczywiście państwa do tego doprowadzą te wchodzące skład BRICS-u, tak? Napiszcie w komentarzu co wy na ten temat, co to wszystko nicie, pozdrawiam, trzymajcie się,